Dzień dobry, z tej strony Piotrek. Dzisiaj jesteśmy w moim pokoju. Tata mi niedawno zrobił drzwi, lecz nie zrobił do tego klamki i właśnie dzisiaj się tym zajmiemy. Ściana ma mi, w sensie szpara ma, tutaj jest taka szpara i ona ma mniej więcej 15 centymetrów, o Jezu, 15 milimetrów i żeby właśnie się tak nie zahaczało i żeby to mogło się przesuwać, to będzie musiało mieć to coś, w sensie ta klamka 15 milimetrów. Najpierw na samym początku chciałbym wam pokazać, jak to... chciałbym, żeby to tak wyszło, ale nie wiem. Nikt nie wie. No, powiedzmy exit. Bo takie coś będzie. O, właśnie takie coś bym chciał, ale nie wiem, czy takie coś mi wyjdzie, ale dobra. Prawdopodobnie wyjdzie mi tylko takie coś, ale dobra, to nic. Dobra, zaczynamy. Jesteśmy w SketchUpie online. Teraz zajmę się tą klamką. W sensie napisem exit i dobra, zaczynamy. Exit, dobra, tu jest na maksymalnie na, w drukarce jest 30 centymetrów, więc tu powiedzmy, że 280, coś około tego, tu powiedzmy, że 10. Dobra. O, jest. Dobra, czyli... zasejwujemy sobie. Teraz wyeksportujemy ten plik do taty, czyli tak. Eksport na STL-a. Dobra. Zaimportowałam to do Simplify 3D. Jak widzicie, nie mieści się nam w tej, jak to się nazywa, no w tym miejscu, gdzie to szare, to jest tak jakby blat z drukarki i się to nam nie mieści. Więc teraz to sobie podzielimy, te niepotrzebne, czyli weźmiemy sobie na przykład E, zostawimy i wszystko inne wywalimy i bierzemy, wycentrujemy to. Bierzemy tu. 4 godziny będzie się drukowało. I teraz gram to na pendrive'a, podłączę do drukarki i zaczniemy drukować. Przegram to już na pendrive'a, teraz tu sobie podłączymy. Ok, wchodzimy. O Jezu, nie to. Wchodzimy. Nazywamy to sobie E. Confirm. Ok. Czyli zaczyna drukować. W sensie na razie jeszcze nagrzewa i zacznie za chwilę drukować. Jesteśmy już po wydruku, wszystkie litery drukowały się, praktycznie wszystkie litery drukowały się 4 godziny, są, jest to X, E i to, które jeszcze nie będziemy ten. To drukowało się gdzieś mniej więcej 2 godziny, teraz to sobie odczepimy, żeby ten, wydruk był robiony z PLA, warstwa druku to 0,3 mm, teraz sobie to oderwiemy, bo już ten stół jest suchy, dobra, to sobie wezmę, żeby mi nie przeszkadzało. Odrywa się to bardzo łatwo, jak widać, to jest te. Będziemy to przewiercać małym wiertełkiem. Dobra, bez względnego przedłużenia zaczynajmy. No powiedzmy, że
Od E, nie wiem ile otworów zrobić, bo nie wiem czy 5 czy 4. No powiedzmy, że 4 dla... powiedzmy, że 5 dla większego bezpieczeństwa, żeby się nam nie złamało nic. Dobra, to sobie odstawię. Wezmę sobie i żeby od samego początku, żeby było łatwo, dobra. To będziemy wiercić na jakimś kartonie, żeby nie wiercić się tacie w stół, dobra. Użyjemy sobie do tego kątownika, dobra. Dobra. Teraz wezmę się za wiercenie i tak wszystkie inne zrobię. Okej, otwór jest już wywiercony. Sprawdzimy sobie, jak to wchodzi. Jest dobrze. A więc tak zrobimy wszystkie inne. Teraz będzie cięcie, żeby Was tu nie zanudzać. I spotykamy się przy drzwiach. Jesteśmy już w pokoju. Wszystko jest wywiercone. Teraz sobie powiedzmy, że tutaj to zrobimy. Pyk. Okej. Teraz użyjemy miary, żeby zobaczyć nam, jakie mniej więcej to jest wysokości. Zaznaczymy sobie już mniejsze trochę te kropki. Dobra, czyli tak. Dobra. Nie. Dobra, czyli tak. Jest to na 99,7. Tak, czyli tu gdzieś jak to jest E, no to X powinno być gdzieś tu. Okej. Muszę. Okej. To możemy już odłożyć. Teraz weźmiemy sobie taśmę. Dobra, a więc taśma już jest prosta, teraz sobie to urwę. Teraz zostaje montaż liter, czyli tak. Ta dolna musi być większa, poza tym tu jest klejące jeszcze. A w międzyczasie sobie zaznaczyłem, gdzie to jest. Teraz sobie tak podtrzymać, żeby laminat się przebiło. Okej. Ustanę. Teraz drugą. Trzeba to właśnie bardzo delikatnie robić.
właśnie to nam ten, bo to jest plastik PLA, więc żeby nam to nie strzeliło. Dobra. Ostatni wkręt, aby to upamiętnić. Okej. Okay. Tak to się prezentuje. Nic w ogóle praktycznie nie czuć, jak się tak potem przejedzie. Ale teraz przejedziemy. O, a coś się tu przycisnęło. No, coś się tutaj przycisnęło i się nie może oderwać. No dobra, nic nie widać. Dobra. Tak oto się to prezentuje. Działa, jak widać. Lajkujcie, subskrybujcie, dzwoneczek. I cześć!